Dobry, Sławomir Smoleń, Fotonowa Kraków, pro dealer produktów Canona na południe i na całą Polskę. Mamy dzisiaj do przedstawienia nowy produkt Canona, jakim jest nowa lustrzanka cyfrowa z systemu EOS 5D Mark III. Podstawa różnicy między starym modelem, jakim był Mark II, a Markiem III, to nowa matryca 22 miliony, nowy procesor Digic 5+, rozbudowane jest większe ISO w porównaniu, na przykład stara piątka miała w tych samych parametrach, jeśli chodzi o jakość zdjęcia, na 1600 czułości, to w nowej piątce te same wartości mamy przy 6400. Maksymalna podstawowa podbijalność ISO w tej lustrzance to 25000. Co jeszcze? Nowy design, nowy grip. Tutaj mamy też prezentację nowych lamp, bo oprócz piątki wyszły też nowy Speedlight, nowa lampa 600, która jest sterowana radiowo. To też jest nowość. Ulepszony autofokus, bo to też dla filmowców i fotografów jest nowa zmianka. Ulepszony. 45 pól. No co tu jeszcze mogę dać? A, bardzo ważna rzecz. Nowe gniazdo. Nie wiem, czy pokazać. Pokażę. Mamy Compact Flash i SD, czego nie było w starej piątce. Czyli możemy mieć... tutaj już jest nowość, jeśli chodzi o nowy nośnik, jest to SD. Korekta, jeśli chodzi o dostrojenie się obiektywów. Czy to będą stałki, czy zoomy. Tego w starej piątce nie było. Tutaj możemy sobie tą korektę sami wprowadzić do aparatu. Wtedy, że nam ten break focus przebijał, czyli dalej, bliżej, możemy sobie to skorygować w tym aparacie. Nie ma takiego pojęcia, że matryca się zagrzewa. Jeśli mogę komuś to wytłumaczyć, Państwu, to powiem na zasadzie tak. Jeśli kręcimy film powyżej 15 minut, to nie jest już w tym momencie to aparat fotograficzny, chociaż z angielskiego nosi nazwę kamera. Producent sobie zastrzega, powyżej 15 minut już sam to producent ustalił, przerywa transmisję kręcenia filmów. Czyli jest to ustalone już przez producenta. To nie jest żadna wada żadnej matrycy, że się coś grzeje i tak dalej. To już jest jakby naniesione przez fabrykę. W tym momencie to nie by była aparat, tylko kamera. Filmy długometrażowe, czy jak zwał, tak zwał. Chociaż nie widzę teraz pokroju, jeśli chodzi o filmowanie na bazie EOS-ów, czy 7D, czy 5D. Wszystkie klipy, nie będę wymieniał, filmy, jakie zostały kręcone tym aparatem. Świat filmu bardzo się cieszy, że tego typu rzeczy są już na świecie i dają radość w filmowaniu i robieniu zdjęć. Ulepszony autofokus, to już mówiłem, większe ISO. Tutaj też jest taka wzmianka, pokrętło, które blokujemy, to jest dużo przeniesionych rzeczy z D600, z D60, czyli blokujemy. Często fotografowie narzekali na to, że się to pokrętło, wyciągając z torby czy z plecaka, przestawiało i wtedy szybko wyciągnięty aparat miał poprzestawione parametry. Większy monitor LCD, ja tutaj może pokażę, jeśli chodzi o pewną funkcję, to też jest nowość. Mogę sobie zaznaczyć dwa zdjęcia jednakowe i na jednym monitorze mamy dwa zdjęcia. Mogę to robić tak zwaną selekcję, że podglądam, czy zdjęcie jest ostre, czy nie, i mogę go wyeliminować już na przykład podczas pracy, nie zawożąc aparatu do agencji czy do domu. Robię miejsce na karcie, bo robię seryjne zdjęcia i w tym momencie tu jest taki sektor na niebiesko zaznaczony na tym podglądzie, że na tym pracuję. Podglądam na przykład inne zdjęcie, porównuję, te, które jest nieostre, wyrzucam i skraca to po prostu też pracę w domu czy w agencji. Ostatnią rzeczą, którą tak już nie chcę przedłużać, to nowość. Aparat robi zdjęcia HDR. Państwo wiecie, o co chodzi. W JPEG-ach trzy zdjęcia nałożone na siebie, skompresowane. I ciekawostką jest fakt, że wszystkie te trzy zdjęcia zachowują, są do odzyskania, zostają w aparacie na nośniku.
konkurencji niestety po nałożeniu wszystkich trzech zdjęć i zostaną one skompresowane w jedność. JPEG-ów nie ma, tylko zostaje ten HDR. Tutaj Canon zostawia te JPEG-i nienaruszone. To tyle, co mogę na dzisiaj powiedzieć, zachęcić do zakupu nowej piątki Mark III.